biznesie. Opowiem Wam o sobie. Mogłabym mówić o 10 latach doświadczenia zawodowego. O tym, jak byłam menadżerem regionalnym w szkole tańca, mediaplanerem, event i marketing menadżerem. Mogłabym mówić o wszystkich moich sukcesach. Ale opowiem Wam o mojej porażce. Może wydawać Wam się to dziwne, ale uważam, że porażki najlepiej kształtują człowieka. Marzyliście kiedyś o własnej marce? Ja tak. Już na studiach założyłam markę modową. Ale popełniłam przy tym parę błędów. Przede wszystkim kupiłam kilka beli materiałów i totalnie zamroziłam kapitał. Moja strona okazała się, że będzie kosztowała 4 razy więcej niż zamierzałam. Nie zrobiłam odpowiedniej analizy rynku. Nie miałam wtedy doświadczenia w badaniu kompetencji pracowników i nie uwzględniłam strat biznesowania. Wiecie co? Nigdy już później tych błędów nie popełniłam. Cóż, czasami upadamy, ale gdyby nie te wszystkie upadki i ludzie, których spotkałam po drodze, nie byłabym tym, kim jestem. A jestem teraz silną, pewną sobie kobietą, z milionem pomysłów, która jest w stanie sprostać innej sytuacji. Chodź, powiedz troszkę o mnie i o moich pasjach. Największa pasja? Moda. Stylistka, art dyrektor, świetnie się czuję w tej roli. Praca z ludźmi i nieograniczone pole do ekspresji. To kręci. Oprócz produkcji sesji modowych stawiam też pierwsze kroki fotografii. Na razie to taka nieśmiała próba wyrażenia mojej kreatywności, ale jeszcze kiedyś mnie usłyszycie. Lubię uczyć innych. Dzielenie się swoją wiedzą z zakresu marketingu i zarządzania sprawia mi ogromną satysfakcję. Ten moment, kiedy otwierasz umysły swoich słuchaczy i pobudzasz ich do stawiania hipotez. Mam już 4 lata doświadczenia w tej dziedzinie. Jak już jesteśmy przy nauce, pasjonuję się przewidywaniem i obserwacją trendów. Przełożenie tych trendów na komunikację marketingową marki. Podjęłam się nowego wyzwania. Robię doktor. Jestem Katarzyna Lagierska. Powiedziałam to sobie, ponieważ szukam pracy. Napiszcie do mnie.